Dziś startujemy od miejsca 66, a na nim dotrzemy. Jak byliśmy w Stanach z zakupem kontrolowanym, mówiliśmy o nim Dodge Ram. Od 2010 roku Ram i Dodge się rozdzielili, ponieważ powstała dywizja Ram Trucks i w Ram Trucks robili właśnie tylko pick-upy. Zawsze jak widzę Dodge Rama, jak jedzie po ulicach, zaglądam do środka, do kabiny i patrzę, kto tam siedzi. I nie wiem, ja mam takie skojarzenia, że wszyscy, którzy mają od 1,40 m do 1,60 m, jeżdżą Dodge'ami Ramami. Hola, hola, drogi panie. Dodge'em Ramem jeździł też Chuck Norris, a on ma dobre 1,70 m parę. Jak obejrzy ten program, nie chciałbym być w pana skórze. A tak serio, Ramami najróżniejsi fani kapeluszy i wąsów jeżdżą od lat 80. po dziś dzień. Montowano w nich zarówno rzędowe szóstki, V8, a nawet V10 z manualem i z automatem, w benzynie i w dieslu. Wszystko, czego dusza kowboja zapragnie. No Dodge Ram, no to jest samochód, który wywozi gnój po całych Stanach Zjednoczonych tak naprawdę. Dlaczego mówię tak wulgarnie? No dlatego, że to jest samochód rolnika. To, które zbudowało Amerykę, chociaż wiem, że zawsze Ford F-150 w amerykańskiej motoryzacji był bardziej popularny od Dodge'a Rama, czy ostatnio Rama po prostu, bo dzisiaj jest to marka, a nie tylko model. Tutaj jest wieczny pojedynek pomiędzy Dodge'em a Fordem. Kto zrobi lepszego pick-upa? Szczerze powiedziawszy, wolałbym F-150, jeżeli chodzi o amerykańskie pick-upy. Chociaż poczekajcie, bo Adam Klimek ma F-150, ale mimo to chyba dalej wolę F-150. Jeździłem Dodge'em Ramem, niestety po Europie i muszę powiedzieć, że mam traumę. Próba zaparkowania Ramem w Europie, gdziekolwiek w Warszawie, to jest chyba najlepsza zabawa, jaka istnieje. Mniej więcej parkuje się tym tak, jak moją lawetą, a nawet gorzej, bo z lawety więcej widzę. Mam przyjemność mieć taki samochód już chyba, nie wiem ile, z 10 lat. Ten mój jest niesamowicie piękny, dlatego że odkąd go mam, nigdy go nie umyłem. Naprawdę. Miałem okazję niedawno się przejechać Ramem. Był to Ram TRX, czyli absolutnie najmocniejszy seryjnie produkowany pick-up obecnie na świecie. 707 koni, 704, 702, 702 konie. 702 konie mechaniczne. Ktoś w Ramie stwierdził, włóżmy sobie silnik z Challengera Demona, z Hellcata, do pick-upa. Co może pójść nie tak? To jest coś niedorzecznego, tylko Amerykanie, mam wrażenie, mogli coś takiego zrobić. To właśnie ten wspomniany Ram TRX. Szanowny przedmówca miał rację. Dokładnie 702 dzikie kuce napędzają ten szalony wóz. Ciężarówka, jak to ktoś zgrabnie ujął, do wożenia gnoju, w tej wersji rozpędza się do setki w 4,5 sekundy. Dziękuję, wszystko w tym temacie.